Miłośnicy włoskiej kuchni, którzy w tym roku nie mogli wybrać się do Italii, mogą mieć powody do zadowolenia. Swoje ulubione przysmaki znajdą na miejscu. We Wrocławiu trwa bowiem jarmark produktów włoskich. Na jednym stoisku mamy dedykowane produkty prosto z południa Sycylii, czyli oliwki, karczochy różnego rodzaju, bakłażany, cukinia. Rzeczy powiedzmy typowo warzywne. Na stoiskach nie mogło zabraknąć suszonych pomidorów, oregano lub różnego rodzaju oliw. Sprzedający oferują również sery, na przykład z Toskanii, do tego wędliny z okolic Wenecji i słodycze, takie jak pasta migdałowa z Sycylii. Co takiego na stoisku się znajduje? Allora, tutaj mamy mieszanka, wszystkie oliwki razem. Sono intensywne, nacibane bez pesku, pikantne, kiszone. Tutaj mamy tylko jedna typową, kiszone, troszeczkę pikantne, con pietruska, suszone, papryka suszone, czosnek suszone. Dla tych, którzy w tym roku nie mogli pojechać do Włoch, to szansa, aby na miejscu skosztować włoskich specjałów. Na jarmarku można kupić produkty z całego kraju, a wcześniej je spróbować. Produkty dowożone są dwa razy w tygodniu, aby zachowały swoją świeżość. Właśnie po to, żeby poznać, tak? No nie każdy może sobie pozwolić na podróż do Włoch. U nas pracownik nie sprzeda, jeżeli nie da spróbować. Działa to odwrotnie, czyli to nie jest typowy supermarket, że wchodzimy, wszystko mamy paczkowane, bierzemy. Tutaj pracownik wręcz namawia, żeby przed zakupem proszę spróbować, tak? No bo niech pani wie, co pani bierze. Włosi, choć podróżują ze swoimi produktami po całej Europie, bardzo chętnie wracają do Wrocławia. Wydaje się, że właśnie mają tą stolicę Dolnego Śląska głęboko w sercu i to już kolejny raz, kiedy tutaj mamy możliwość kosztowania tych przeróżnych i wspaniałych produktów z różnych regionów Włoch. Jarmark produktów włoskich przy ulicy Szewskiej potrwa do 25 sierpnia. Na miejscu znajduje się polskojęzyczny opiekun, który pomoże w razie trudności językowych. Echo 24, Oliwia Stasiak.